Dobry wieczór, najmilsi. Bardzo dziękuję, że na mnie czekaliście. Wiem, że niektórzy już czekali od dość długiego czasu. Mam nadzieję, że wasza cierpliwość będzie dzisiaj wynagrodzona. Chciałam nagrać streaming o lekturze Ferdy Durkę. Lekturze, którą zaczynam coraz bardziej rozumieć z biegiem lat. Przyznaję otwarcie, że w czasach, kiedy byłam w waszym wieku, oczywiście śmieszyły mnie pewne sceny i wiedziałam, że nie należy traktować wydarzeń z Ferdy Durkę w sposób dosłowny. Wiedziałam, czym jest pojęcie groteski i w jaki sposób realizuje się to w Ferdy Durkę, ale dopiero jako osoba znacznie bardziej dojrzała, właśnie to słowo dojrzałość to jest słowo klucz Gombrowicza, zrozumiałam, o co mu tak naprawdę chodziło. I gdybym dzisiaj miała podać jedną ścisłą definicję tego, czym jest Ferdy Durkę i jaką powieścią, to musiałabym powiedzieć szczerze, że nie tylko według mnie, ale także według innych badaczy, to jest powieść sprzeciw wobec wszystkich współczesnych i Gombrowiczowi, i myślę, że także nam, ideologii. Niezależnie od tego, jakie one są, jest to sprzeciw. A kluczowym pojęciem w tej powieści jest pojęcie formy, która z kolei wyraża się tam na trzy sposoby, ujęte tym razem w metafory odnoszące się do ludzkiego ciała. Mamy więc pupę i upupianie, łydkę oraz gębę. Ale po kolei. Tak w dużym, powiedziałabym, skrócie, o czym jest Ferdy Durkę. Na samym początku 30-letni pisarz Józio budzi się, całkowicie świadom tego, że nie jest człowiekiem ukształtowanym, czego oczekiwaliby po nim najbliżsi, i jednocześnie budzi się w takim poczuciu czegoś, co określilibyśmy jako taki bezsens życiowy, bezcelowość. I nagle zjawia się w jego pokoju profesor Pimko, profesor gimnazjum, i zabiera go z powrotem do klasy szóstej tego gimnazjum. Wówczas, proszę Państwa, inaczej patrzono na te kwestie szkolne, więc myślę, że gimnazjum powinniście rozumieć jako swego rodzaju kontynuację szkoły średniej. I tam trafia do klasy wśród 17-letnich chłopców, gdzie ma zostać poddany zabiegowi upupiania. Szkoła jako środowisko w Ferdy Durkę jest miejscem odrażającym. Ciało pedagogiczne jawi się jako, powiedziałabym, taka szara, pozbawiona indywidualnych cech masa ludzi, którzy nie mają własnego toku myślenia, są jedynie trybikiem w wielkiej machinie upupiania, czyli mają za zadanie wbić uczniom do głowy konkretne teorie, konkretne definicje, i to jest ich zadanie, takie, powiedziałabym, wręcz mechaniczne. Natomiast nie ma w szkole zupełnie miejsca na to, żeby uczniowie rozwijali swoje pasje, uczyli się samodzielności, a także takiego krytycznego myślenia. W szkole wśród chłopców są dwie bandy. Chłopięta, na których czele stoi Syfon, i chłopcy, na których czele stoi Miętalski. Ci pierwsi reprezentują ulubiony typ nauczycieli, a więc grzecznych i niewinnych, którzy posłusznie spełniają wszelkie wymagania. Ci drudzy zaś, no to chłopcy zbuntowani, przeklinają i robią pewne rzeczy tak, żeby wykazać się tak zwaną dorosłością. Super belfrem, który celuje w upupianiu uczniów, jest właśnie profesor Pimko. Co to znaczy upupianie? Pupa, kojarzy się z malutkim dzieckiem, ze zdrobnieniem. I tutaj, moi drodzy, upupianie jest procesem, w którym tym ludziom skądinąd pragnącym dorosłości odmawia się tej dorosłości. Próbuje się ich wbić na siłę w niedojrzałość i udowodnić im, że są na tyle jeszcze nierozwinięci, że nie mają prawa do samodzielnego myślenia. To szkoła, to dorośli wiedzą, co jest dla nich lepsze. Bardzo ważnym aspektem tego środowiska szkolnego ukazanego przez Gombrowicza jest scena pojedynku na miny pomiędzy Syfonem a Miętusem. Syfon ma przyjąć miny jak najbardziej uduchowione, Miętus z kolei ma przyjąć jak najbardziej takie właśnie, powiedziałabym, brzydkie, obrzydliwe. Jak należy rozumieć ten pojedynek? No oczywiście niedosłownie, proszę Państwa, bo to jest taka gigantyczna, powiedziałabym, metafora naszych zachowań.
Przyjęcie bowiem pewnej miny kojarzy się zresztą słusznie wielu z Wam z narzuceniem sobie czegoś w rodzaju maski. Niestety, Miętus zdaje się przegrywać ten pojedynek, dlatego też rzuca się na Syfona i, to jest ulubione zdanie moich uczniów, gwałci go przez uszy. Nie wiem dlaczego, ale takie jeszcze właśnie bardzo niedojrzałe jest myślenie wielu osób o tych słowach, dlatego się śmieją, a tymczasem tak naprawdę chodzi o to, że Syfon usłyszał od Miętusa pewne takie rzeczy, które uznalibyśmy za przymusowe i przyspieszone, powiedziałabym, słowa, które będą dla niego kursem do jakiejś dojrzałości, prawda, które pozbawią go niewinności. Groteska przejawia się nie tylko w samej formie tego pojedynku. Groteska przejawia się tutaj także w tym, co się dzieje z Syfonem po tej właśnie scenie, bowiem biedak, utraciwszy swą niewinność, wiesza się, popełnia samobójstwo. I tutaj wielu uczniów mówi mi, ale ja tego nie rozumiem, przecież w naturalnych warunkach nikt z takiego powodu nie odbiera sobie życia. Moi drodzy, przypominam, ta konwencja to jest konwencja groteskowa. U Gombrowicza wszystko będzie nonsensowne, absurdalne, przerysowane, karykaturalne i każde z tych opisywanych środowisk jest karykaturą. To jest karykatura środowiska szkolnego. Więc to wszystko będzie celowo wyolbrzymione, przerysowane i nierealne, jakby z jakiegoś koszmarnego snu. W tym pojedynku Józio jest sekundantem, ale profesor Pimko dochodzi do wniosku, że szkoła nie jest miejscem, w którym Józia będzie można wtłoczyć dostatecznie szybko w tę formę i go upupić, więc zabiera go na stację do Państwa Młodziaków. Tam oczywiście Państwo Młodziakowie podejmą kolejne starania, żeby naszemu Józiowi przyprawić gębę. Otóż chcą oni z niego zrobić takiego, powiedziałabym, młodzieńca, prawda, no, pokazać mu tę nowoczesność. I to jest kolejna karykatura nowoczesnej rodziny. Państwo Młodziakowie na każdym kroku starają się pokazać, że ich poglądy nie są wsteczne, są bardzo postępowe, do tego stopnia, że przy rodzinnym obiedzie proponują własnej 16-letniej córce Zucie nieślubną ciążę, a także zachowania daleko wybiegające poza granice pewnej moralności. Również jest to bardzo ciężka próba dla naszego Józia, któremu pensjonarka także usiłuje narzucić gębę zakochanego w niej młodzieńca. Józio próbuje przełamać formę młodziaków na rozmaite sposoby. A to prosi żebraka, aby trzymał w zębach róże i stał przed, prawda, oknem Zuty. A to babrze się w kompocie, irytując panią młodziakową, bo chce w ten sposób udowodnić, że nie jest aż tak nowoczesna. Ostatecznie czytając oczywiście po kryjomu ukryte w szufladzie listy miłosne do Zuty, wpada na cudowny pomysł i podszywając się pod Zutę zaprasza w nocy do jej pokoju dwóch apsztyfikantów. Równolatka dziewczyny, czyli Koperdę, oraz profesora Pimko, którego fascynacja młodą dziewczyną była widoczna już w momencie przybycia wraz z Józiem do Młodziaków. Oczywiście obaj się zjawiają o omówionej godzinie, a Józio wtedy wszczyna alarm. I o ile Państwo Młodziakowie nie mieliby nic przeciwko sekretnemu romansowi córki z równolatkiem, o tyle widok mężczyzny w takim wieku jak profesor Pimko wzbudza słuszny gniew, zwłaszcza inżyniera Młodziaka i dochodzi do oczywiście szamotaniny i awantury, którą Gombrowicz pięknie nazywa kupą. W tym całym rwetesie Józio wykorzystuje okazję i wspólnie z Miętusem uciekają ze stacji u Państwa Młodziaków. Miętus pragnie udać się na wieś, aby bratać się z Parobkiem, więc idą w tym kierunku. Oczywiście spotyka ich niebezpieczna sytuacja, w której chłopi zaczynają szczekać na nich jak psy i chcą ich na pewno ugryźć, ale ratuje ich z opresji ciotka Józia, pani Hurlecka z domu Lin, która zabiera ich swoim automobilem do dworku Państwa Hurleckich w Bolimowie. I tam kolejna forma. Państwo Hurleccy za wszelką cenę usiłują wykazać swoją wyższość stanową nad parobkami i
służbą, więc chcą tę gębę właśnie takiej konserwatywnej szlachty trzymać i bardzo przeszkadza im w tym plan Miętusa, który się zaprzyjaźnia z Walkiem, czyli Parobkiem, do tego stopnia, że nawet chce, aby w ramach takiego równouprawnienia walić go po gębie. No i oczywiście ma to skutki bardzo dramatyczne dla samych państwa chóleckich, bo nieco ich ośmiesza, służba się bardzo rozpręża, przestają się przejmować i bać, więc państwo chórleccy, a zwłaszcza pan chórlecki, próbują dramatycznie podjąć próbę powrotu do dawnego stanu i po tej gęby, którą trzymali. No i oczywiście wówczas każą Walka, biją go na oczach innych i poniżają, ale doprowadza to do skutku zupełnie odwrotnego, mianowicie do tego, że chłopi napadają na ten dwór i znowu kończy się jedną wielką awanturą, z której Józio ucieka, ale znów nie sam. Dołącza się do niego kuzynka Zosia. Podobieństwo do Zosi z pana Tadeusza nieprzypadkowe i uciekają wspólnie, a ponieważ Józio nie zabrania Zosi tej wspólnej ucieczki, Zosia myśli, że została przez niego porwana z miłości i narzuca mu kolejną gębę, czyli gębę zakochanego człowieka. Powieść kończy się słowami znamiennymi, zaczerpniętymi od pewnej znajomej Gombrowicza. Koniec i tak, bomba, kto czytał, ten trąba. Moi drodzy, to tak oczywiście w bardzo dużym skrócie, bo ja celowo pominęłam liczne fragmenty, ale zobaczcie, mamy trzy karykaturalnie ukazane środowiska. Szkoła, nowoczesna rodzina oraz dworek szlachecki. Przypominam, że powieść została wydana w okresie przedwojennym i zawiera też dużo elementów autotematycznych. Po pierwsze, Józio, podobnie jak sam Gombrowicz, to pisarz i po drugie również odnosi się do swojego dzieła, które tak się składa, także jest dziełem Gombrowicza, pamiętnikiem z okresu dojrzewania z 1934 roku. Wtedy krytycy zarzucili Gombrowiczowi niedojrzałość. I ta niedojrzałość, proszę Państwa, jest takim właśnie też tematem przewodnim w Ferdy Durkę. Można powiedzieć, że Gombrowicz się nieco tutaj w tym temacie rozwija, bo czymże jest ta niedojrzałość? I czymże jest dojrzałość? Jeżeli przyjmiemy sposób myślenia płynący z Ferdy Durka, który mi się od razu narzuca, dojrzałość jest pewną formą, którą dajemy się wtłoczyć społeczeństwu. Każdy bowiem chce w nas kogoś widzieć. Mamy więc określone formy, które przyjmujemy, a nawet powiedziałabym inaczej. Zostajemy w te formy wciśnięci. Czyli reagujemy tak i zachowujemy się tak, jak od konkretnej formy oczekuje społeczeństwo. Pierwsza forma, czyli ta forma upupiania tej pupy, polegała na tym, że ludzie pozwalają się traktować z góry i traktować jako ktoś infantylny, niedojrzały. Forma tak zwanej łydki, w postaci łydki, którą metaforycznie mogliśmy obserwować w przypadku państwa młodziaków, a konkretnie usportowionej pensjonarki, czyli Zuty, która była bardzo, że tak powiem, rozwinięta fizycznie i była sportowo. Jednocześnie łydka jest skojarzona z taką formą nowoczesności, witalności, takiego biologizmu, a więc powiedziałabym takiej mody na taki zdrowy tryb życia, w takim sensie fizycznym oczywiście, zdrowe odżywianie, sport i tak dalej. Zawsze kiedy o tym myślę, to mam takie zabawne skojarzenia, ponieważ no, Gombrowicz pisał to prawie 100 lat temu, proszę Państwa, a tymczasem my też żyjemy w takim okresie, w którym ta szczególnie zdrowa forma, prawda, jest modna, mnóstwo biegaczy na ulicach, wszyscy dbają o to ciało, żeby ono było ekstremalnie piękne, więc jakby czujemy na sobie tę konieczność bycia właśnie fit. To jest ta właśnie ta forma tej takiej nowoczesności i ta łydka wciąż, proszę Państwa, nas prześladuje. No i oczywiście kolejna forma, czyli to, ta gęba, narzucanie komuś gęby, a więc pokazywanie komuś, jak jest widziany, jaki powinien utrzymać wizerunek. I to za wszelką cenę jest dążenie państwa chórleckich, zwłaszcza Konstantego Chórleckiego, jego syna, po prostu, żeby zachować ten wizerunek ludzi z wyższych sfer, szlachty, chociaż de facto ich zachowania są wyjątkowo, powiedziałabym, prymitywne. No ale oni przecież mają, prawda, szlachetne pochodzenie.
Proszę Państwa, Gombrowicz jest wyjątkowo aktualny. I chociaż powieść ma być powieścią groteskową, w której roi się od takich właściwie zjawisk przepełnionych czarnym humorem i absurdem, to de facto, proszę Państwa, Gombrowicz daje nam bardzo prostą definicję tego, co znaczy ten taki aspekt mityczny, powiedziałabym, w odniesieniu do człowieka jako jednostki. Dlaczego tak to nazywam? Jest bowiem w Ferdydurke pewna uniwersalna prawda. Odnosimy się do człowieka jako do stworzenia, które dąży do tego rodzaju dojrzałości, polegającej na ukształtowaniu samego siebie, na byciu kimś w społeczeństwie, ale wciąż tego dążącego do dojrzałości człowieka pociągają rzeczy płytkie, powiedziałabym infantylne, a nawet prymitywne, czyli takie formy niedojrzałe. Jest w nas ciągle, proszę Państwa, ta walka, ten antagonizm pomiędzy naszą chęcią bycia ludźmi poważnymi, ludźmi, których się traktuje serio, którzy mają coś ważnego do powiedzenia, a tym, czego poszukujemy w rzeczywistości. I kiedy o tym rozmyślam, znowu widzę paralele z tym, co mamy teraz. Zobaczcie, jak bardzo Gombrowicz był aktualny w tym osądzie człowieka. Z jednej strony ludzie wszyscy chcą być traktowani poważnie, chcą, by ich hasła, ich dążenia, marzenia były traktowane serio. Z drugiej strony zobaczcie, po co sięgamy na przykład w zakresie kultury. Jakie formy tak zwanej rozrywki, bo nie nazwę tego kulturą, są obecnie najpopularniejsze? Czego człowiek pożąda? Jeśli chodzi o samego Gombrowicza i Ferdydurkę, to jeszcze raz podkreślam, czym jest ta forma. To jest taki rodzaj naszych wzajemnych układów, relacji, konwenansów, w które sami się dajemy wtłoczyć, bądź wkładamy innych. Najprostszym przykładem jest relacja uczeń i nauczyciel. Uczeń nie widzi w nauczycielu człowieka jako takiego, widzi tylko konkretną osobę związaną z konkretnym przedmiotem i konkretnymi wymaganiami. Wyobraża sobie o nauczycielu czasami jak najgorsze rzeczy, a kompletnie nie ma pojęcia, jakim ta osoba jest człowiekiem rzeczywistości, jak zachowuje się poza szkołą, jakie ma zainteresowania, kim była w młodości itd., itd. Zatem uczeń traktuje nauczyciela zgodnie z pewną formą. Tę formę, proszę Państwa, można zobaczyć, czytając chociażby komentarze pod wszystkimi artykułami na temat nauczycieli. Natomiast narzuca się nam gębę, czyli traktuje się nas w określony sposób, przypisując nam cały zestaw cech, które ogólnie jakby w stereotypie obowiązują. I tego rodzaju relacje są wszędzie. Kiedy idziecie do kogoś w gości, jesteście po raz pierwszy, to macie w głowie cały szereg zasad, jak powinniście się zachować. Wówczas wchodzicie w formę, której się od Was oczekuje. Jeśli nie zachowacie zasad tej formy, będziecie bardzo źle postrzegani. Gombrowicz więc pyta, czy można uciec przed tą formą, czy można nie dać się tej formie. I dochodzi do smutnego wniosku, że nie jest to w ogóle możliwe, bo uciekając przed formą, wpada się w kolejną formę. A te relacje międzyludzkie bez formy są zupełnie niemożliwe. To jest klucz do naszego wzajemnego kontaktowania się, komunikowania się. Forma jest więc czymś, co jest straszne, ale jednocześnie bez tego żyć się nie da. I mówię jeszcze raz, u Gombrowicza mamy trzy przejawy tej formy. Pupa, łydka i gęba związane z karykaturą trzech konkretnych opisanych przez Gombrowicza środowisk. Czasami jest takie pytanie, czy Gombrowicz w którejś części Ferdydurkę, na przykład w Filidorze dzieckiem podszytym, dał taki wykład odnośnie swojego programu artystycznego. To do końca nie jest prawda, proszę Państwa, bo Gombrowicz nigdy jakby tak na 100% o tym programie artystycznym się nie wypowiedział. Powieść jest powieścią awangardową. Mamy więc trzy rodzaje narracji. Mamy więc antybohatera, bo Józio de facto takim typowym bohaterem nie jest, bo my go nie widzimy w działaniu, zobaczcie. Prawdziwy bohater działa, coś robi. Nasz Józio po prostu jest przestawiany z kąta w kąt. Pewne rzeczy dzieją się wbrew jego woli. Daje się, że tak powiem, ludziom wykorzystywać, powiedzielibyśmy nawet dzisiaj. Czyli to nie jest bohater w działaniu, to jest antybohater.
Świat przedstawiony jest światem absurdalnym, często też możemy powiedzieć, że oprócz konwencji groteski, która przejawia się zarówno na poziomie postaci, sytuacji, a także na poziomie języka, Gombrowicz wykorzystuje konwencję snu, zwłaszcza w momencie początku tej powieści, kiedy mamy wrażenie, że nasz 30-letni Józio pisarz dalej śni straszliwy sen o powrocie do szkoły. Powiedziałam też, że w przypadku tejże powieści awangardowej mamy do czynienia z groteską na poziomie języka. Zwróćcie uwagę na przykład na scenę, moją ulubioną scenę z lekcji języka polskiego w szkole. Mamy groteskę postaci, wystarczy spojrzeć na opis postaci profesora Bladaczki. Mamy groteskową sytuację, w której profesor, nie mogąc w żaden sposób nakłonić Gałkiewicza do zmiany zdania, wręcz posuwa się do absurdalnego sposobu, czyli prośby o to, żeby zlitował się nad jego żoną i dziećmi, nad jego rodziną. I mamy groteskę przejawiającą się w języku. Mamy więc zdrobnienia, mamy więc różnego rodzaju niepasujące zawołania, na przykład cipci, prawda? Mamy również takie celowe błędy składniowe czy neologizmy, których Gombrowicz używa wyłącznie w tym miejscu. Warto też, moi drodzy, popatrzeć na ten sposób, w jaki ta awantura z Gałkiewiczem przebiega, jakie są tam zawołania, ale ja tę lekcję lubię z innego jeszcze powodu, w zasadzie tę scenę. Dlatego, proszę Państwa, że zarówno w tej scenie, jak i w scenie z lekcji łaciny, Gombrowicz przedstawia coś, co ja jako wieloletni nauczyciel, kiedy jestem w szkole oczywiście, dostrzegam na co dzień, proszę Państwa. Zatem, kiedy zaczynam pytać, to nagle wszyscy zgłaszają niewątpliwą chęć natychmiastowego wyjścia z sali, na przykład do ubikacji, bo pęcherz, bo katar, bo inne, prawda, rzeczy. Wprawdzie nie tak jak uczniowie Gombrowicza, nie robicie kulek z papieru, nie maczacie ich w atramencie, ale oczywiście wszyscy chowają gdzieś pod ławką telefon komórkowy, udając, że nic nie robią i wcale nie grają w różne gry. No, proszę Państwa, również sposoby uczniów na to, żeby wybrnąć z odpowiedzi nic nie wiedząc, jakieś takie dookoła, prawda, wszystkiego, jakiś żart, jakieś w ogóle nawiązania niepotrzebne, też to wszystko znam, proszę Państwa. I mimo, że nie wyglądam jak profesor Bladaczka, to często czuję się jak biedny profesor Bladaczka. Na szczęście, proszę Państwa, ja nie boję się, że wpadnie jakiś wizytator, zarzucając mi, że nie upupiam młodzieży dostatecznie mocno, ponieważ ja mojej młodzieży pozwalam na wygłaszanie własnego zdania. Z czym jeszcze możecie się zetknąć, omawiając Ferdydurkę? Na pewno z próbą definicji tytułu. Niektórzy tłumaczą ten tytuł tak, że jest to nawiązanie do innych postaci literackich, na przykład Frediego Dorki, czy jest to jakaś taka próba sklecenia wyrazu z tłumaczenia słów angielskich Ferdydurki, czyli klucz do 30 drzwi, bo nasz bohater kończy lat 30, tymczasem Ferdydurkę nie oznacza nic. To jest po prostu gra słowna Gombrowicza z czytelnikiem, bo on uwielbiał prowadzić gry z czytelnikami. Zresztą był to bardzo kontrowersyjny człowiek także w życiu osobistym, wyjątkowo kontrowersyjny. Jeśli ktoś jest zainteresowany, a nic jeszcze nie czytał, to polecam poczytać na przykład Kronos, jego dziennik wydany kilka lat temu, bodajże 7 lat temu, ale mówiące o tym, jaki to był człowiek, czy jakąś inną biografię Gombrowicza, wielki oryginał od samego początku. Człowiek, z którym trudno byłoby na pewno w takiej normalnej, codziennej relacji, ale także niezwykle inteligentny, genialny w postrzeganiu świata. Zgadzam się z nim w pełni, że żyjemy wtłoczeni w konkretne formy, że ciągle nawzajem przyprawiamy sobie gęby i że ta łydka wciąż nas prześladuje. Natomiast jeśli chodzi o inny aspekt, spotkałam się z tym, że pytano uczniów w niektórych testach związanych z Ferdydurkę o to, czy mamy tam takie zjawisko jak puerylizm. Jest to pojęcie, proszę Państwa, związane de facto z psychiatrią. Dotyczy to takich zachowań, powiedziałabym, zaburzonych, w których dorosłe osoby zachowują się jak dzieci, na przykład używają zdrobnień czy takich właśnie dziecięcych sformułowań. I jest takie pytanie, czy tamten zabieg puerylizmu się pojawia. No tak, możecie zobaczyć chociażby na przykładzie lekcji w szkole Gombrowicza, że ten puerylizm tam jest, występuje, czyli jeżeli takie pytanie gdzieś się pojawi, to oczywiście myślę, że możecie się do tego odnieść.
Osobiście Ferdydurkę polecam. Proszę tylko, żebyście się nie zrażali. Tę książkę można zrozumieć, ale nie należy jej traktować serio, czyli nie traktować tego dosłownie. Pamiętajcie, że to jest wszystko przez pryzmat groteski, to jest wszystko przerysowane, wyolbrzymione, tak jakby to była jedna wielka metafora naszych wzajemnych relacji, które są w ten sposób wyśmiewane i krytykowane. Ale ja bym powiedziała tak, jeżeli ze światem dzieje się coś nie w porządku, jeśli ten świat stoi na głowie, jeśli wszystko, co w nim jest, jest po prostu nonsensowne i absurdalne, to nie można tego pokazać w inny sposób, niż tylko stosując nonsens i absurd. Nie zgadzacie się ze mną? Marta Pulchna, uwielbiam zaglądać na ten kanał. Marto, pozdrawiamy Cię, bardzo się cieszę. Zawsze takie wiadomości sprawiają, że mam bardzo dużo energii i radości na wiele kolejnych dni i wiem, że moja praca ma jakiś sens. Klaudia Węgrzyn, dlaczego Józio chciał znaleźć parobka? To nie Józio, tylko Miętus. Miętus się udał z Józiem, żeby znaleźć parobka, żeby się z tym parobkiem bratać, proszę Państwa. W jednym z filmów na temat Ferdydurkę ja mówiłam, jakie mogą być potencjalnie rozwiązania tego zjawiska bratania się z parobkiem. Po pierwsze dlatego, że Miętus uważał być może, że parobek jest taki naturalny, jeszcze niezniszczony, że warto się z nim bratać, ponieważ jest taki właśnie świeży. Ale niektórzy dopatrują się tutaj u Gombrowicza takich akcentów związanych z pojawiającą się w tamtych latach już coraz bardziej ideologią socjalizmu, prawda, mas robotniczo-chłopskich i tego, żeby się z nimi bratać. A jeszcze inni dopatrywali się, proszę Państwa, jakichś sugestii homoseksualnych, aczkolwiek ja tutaj żadnej nie uważam za dominującą. Myślę, że każdemu co innego będzie pasowało tutaj z tym brataniem się z parobkiem. Mi osobiście bardzo podoba się tutaj to poszukiwanie autentyczności. Miętus szuka autentyczności, więc widzi tę autentyczność w człowieku niewykształconym, nieociosanym, że tak powiem, cywilizacyjnie, bardzo prostolinijnym i szczerym. I dlatego chce się bratać z parobkiem. Tutaj Oliwia Choroś. Czy te formy możemy postrzegać jako zniewolenie społecznej jednostki? Czy można tu postawić znak równości? Powiem tak, postawiłabym, dlatego że zależy, co rozumiesz pod pojęciem zniewolenia. Jeżeli zniewolenie formą jako zniewolenie konwenansami, a więc fakt, że jesteśmy zmuszeni do określonych zachowań wbrew własnej woli, to tak, tak bym to ujęła. Nauczy nas Pani tak szybko czytać? Pozdrawiam ze studiów. Jak nie będziecie mieli wyjścia, to sami się nauczycie, ale serio. Na czwartym roku mieliśmy z jednego przedmiotu ponad 500 lektur. To mówię do studentów w tej chwili. I nie było innego wyjścia, proszę Państwa, jak wzajemna pomoc. Dlatego umawiałyśmy się z moimi koleżankami z grupy, że każda z nas przerobi określoną liczbę tych lektur i zrobi bardzo szczegółowe notatki, ale naprawdę rewelacyjnie szczegółowe, a potem się nimi wymienimy. To jest znany proceder na studiach. Nie wiem jak teraz, ale polecam Wam. Jeżeli nie nadążacie ze wszystkim, to jest najlepsze rozwiązanie. Warunek jest taki, każda osoba z tej swojej wyznaczonej puli robi bardzo dokładne notatki. Pozdrawiam wszystkich studentów. Może mi Pani wytłumaczyć wpływ człowieka na drugiego w Ferdydurkę? Bardzo prosto mogę to wytłumaczyć. Ludzie bez konkretnej formy, bez takiego wzajemnego wpływania na siebie nie istnieją. Czyli krótko mówiąc, nie istniejemy w takim aspekcie, jak sobie to wyobrażamy, dopóki ktoś nas w konkretną formę nie wtłoczy. A zatem jeden człowiek i drugi człowiek muszą wejść w konkretne formy, zostać w nie wciśnięci, żeby móc się w ogóle ze sobą komunikować. I drugi człowiek narzuca nam gębę, a więc wpływa na nas. My również sobie tę gębę przyjmujemy, nosimy maski. Wiecie, na wielu plakatach do tego przedstawienia, czy nawet filmu, pojawiały się takie wersje właśnie postaci, która ma bardzo dużo masek. Niektóre z nich są już stare, podarte, inne świeże, nowe. To sugerowało, że my po prostu nie istniejemy bez narzucenia nam konkretnej formy maski. Wkładamy je, bo inaczej nie funkcjonujemy. Tak na nas wpływają inni ludzie, tak my wpływamy na siebie nawzajem. Dziękujemy za zdaną maturę, cieszę się. Czy należy pamiętać z Ferdydurka opowieści Filiberta i Filidora?
Moi drodzy, akurat jeżeli chodzi o Filidora i Filiberta, to ja to celowo pomijam. Mam tutaj pewien w tym cel. Jaki? To są jakby oddzielne elementy włączone do tej powieści, czyli one powstały nie jednocześnie z powieścią, tylko były włączone. One pokazują tak naprawdę czysty nonsens, absurd. I generalnie rzecz ujmując, na maturze to one się raczej nie pojawiają. Klaudia Węgrzyn, a czy bunt pracowników w dworku ma jakieś ważniejsze znaczenie? Klaudia, co rozumiesz pod pojęciem ważniejsze znaczenie? Bo ja to wszystko widzę w kategoriach formy, czyli państwo narzucali swoim pracownikom w dworku pewną formę. Niestety działania Miętusa sprawiły, że ta forma została rozbita, ale z kolei weszli w kolejną formę, prawda? Tylko Józia już uciekł z tej awantury. Dlaczego Józio zaczął pisać książkę? Pamiętajcie, że w tym wypadku mamy element autobiograficzny, chodzi też o samego Gombrowicza. Gdzie znajdę takie głosowanie? Paulinko, na naszym kanale, w społecznościach na naszym kanale. Karol pyta się o lektury obowiązkowe, a jakie nie. Karolu, ja Ci już mogę powiedzieć od ręki, że w liceum masz 8 lektur obowiązkowych. Jest to Bogu Rodzica, są to wybrane utwory Jana Kochanowskiego, w tym te omawiane w gimnazjum, jeśli mówimy o szkole ponadgimnazjalnej. Do lektur obowiązkowych zalicza się Pan Tadeusz, Trzecia część Dziadów, Lalka Prusa, Wesele Stanisława Wyspiańskiego, wybrany utwór ze Sklepów Cynamonowych Brunona Schulza oraz właśnie Ferdy Durkę. Bardzo fajny pomysł z aplikacją, dziękuję. Powtórka do matury z gramatyki, super pomysł. Czy gramatyka jest na maturze? Gramatyka jest, Olu, tylko przynajmniej była w zakresie arkuszy czytania ze zrozumieniem, ale to były takie pojedyncze zadania. Natomiast przypominam, że w roku 2021 czeka Was bardzo ważna zmiana. Oddzielnie będziecie mieli arkusz z zadaniami czytania ze zrozumieniem i oddzielnie będziecie mieli drugi arkusz z rozprawkami. Bo do tej pory to był jeden arkusz, teraz będą dwa oddzielne. Dlaczego? Bo będą sprawdzane przez dwie różne osoby. To już nie będzie sprawdzane przez jedną osobę. To tak przypominam taką informację. Kochani Państwo, jest już późna godzina. Chciałabym, żebyście trochę odpoczęli. Ja też muszę, bo ja generalnie pracuję już 12 godzin. Życzę Wam powodzenia w tym tygodniu, zdrówka oczywiście, żebyście nie chorowali i za moment urządzimy na społecznościach, na kanale głosowanie na konkretne lektury na przyszły tydzień. Dobrej nocy i pozdrawiam Was serdecznie.